Witam serdecznie. Dzisiaj będziemy, proszę Państwa, zarabiać kabel. Do tego celu nam jest potrzebny karton. Karton, gdzie znajdziemy właśnie kabel. Teraz ucinamy odpowiednią długość do naszego zarabiania kabla. Wystarczy, że będzie taka nożyczkiem. Tam ucinamy. O, nożyczki tępe, jak zawsze. Proszę Państwa. Wstawiamy ten karton tam, gdzie było. Już zaznaczam na samym początku, folia będzie tu. Także wciągacz izolacji, proszę Państwa. Teraz. I przecinamy izolację, proszę Państwa. Mamy takie żyły, czyli te trzy. To możemy od razu izolację i też sznurek. Proszę Państwa, teraz w tym miejscu. Przecinamy elementy. Nam się nie udało. Jeszcze raz, proszę Państwa. Jeszcze raz. A taką odpowiednią długość będzie nam wystarczająca. O, musimy ugniąć. I mamy, proszę Państwa. Teraz trzeba uciąć to, co zostało ucięte. Poszło na klawiatury, to nie ważne. Proszę Państwa, mamy następujące żyły. Może bliżej do kamery, mamy cztery żyły. Więc proszę Państwa, te żyły prosimy o taką cierpliwość. Wszystko jest montowane jak najlepsze, w porządku. W razie czego będę miał odpalone instrukcje jak kabelki, bo nie pamiętam wzoru kabelka. Rozkręcamy. Teraz jak mamy takie coś, proszę Państwa, to najlepiej sobie wyszukać A, kategoria B ma następujący wzór. Biało-pomarańczowy, pomarańczowy. Mamy. Teraz mamy zielony, taki biało-zielony. Oczywiście tak, by nie było żyły, musimy kręcić. Tak robić, ponieważ nam się wtedy ułożą. Później mamy niebieski. Także mamy część niebieską, proszę Państwa. I robimy to z samiutką część. Prostujemy. Pewnie zapytasz się, czemu prostuję w ten sposób, ponieważ będziemy wtedy wkładać do takiej tyczuni i wtedy jak będzie odpowiednia długość wejścia wtyczki, w sensie żył do wtyczki, to wtedy zarabiamy. Teraz mamy niebieski, teraz biało-niebieski. I to jest tak samo robimy, proszę Państwa, kolejną żyłą. Mamy fajnie ułożone. Teraz będzie koniec. To jest biało-niebieski. Teraz mamy zielony. Zielony bardzo kolor. Zielony. Później mamy tak naprawdę te pozostałe. Czyli biało-brązowy i brązowy. Teraz mamy takie ułożenie kabli. Czyli teraz proszę Państwa, żeby nie było. Robimy końcówkę. Końcówkę może pokażę taką LJ-ką. Przykładamy do następującej rzeczy. Czyli gdzie będzie tak naprawdę wchodziła nasza LJ-ka w włożeniu tych żył oczywiście. Przykładamy sobie LJ-kę do izolacji. Trochę będzie wystawać tej izolacji, żeby wyszło. I jak mamy już zaznaczone, proszę Państwa, to tylko tnimy. Tnijmy gładko, jak po maśle, jak to mówię. I proszę Państwa, teraz wkładamy wisie w odpowiedniej kolejności żyły. Oto są następujące tam widać żyły. Wkładamy do końcówki LJ45. I teraz proszę Państwa, bierzemy zaciskarkę. Już wiem, jak się to robi, dlatego nie potrzebuję. Wkładamy w tą stronę. Żeby szczeliło. Szczeliło, jeżeli szczeliło, to znaczy, że zacisnęliśmy poprawnie. Tak wygląda kabel zaprawiony pierwszy. Teraz będziemy zaprawiać kabel numer drugi, czyli ten sam kabel, tylko że po drugiej stronie. Do tego celu też będzie nam potrzebny ściągacz izolacji, ewentualnie też może być nożyczki. Żeby się ktoś pytał, czemu ściągacz izolacji? Ściągacz izolacji to ściąga nam izolację tą szarą. Żeby było przykład, to jest taka izolacja, tam gdzie są żyły. Jak ściągnąłem już tą izolację, to robimy w tym samym momencie i tak samo kategorii B, ułożenie kabli, znaczy żyły. Odkręcamy. Ktoś nie pamięta schematu na kategorię B, tam może sobie zapisać.
mamy ułożone już u Państwa. Teraz oczywiście bierzemy, co zawsze bywa, końcówkę. Proszę Państwa, już znalazłem końcówki. I teraz mamy następujące pytanie. Jak to ułożyć, proszę Państwa? Zielony, tak, zielony. Zielony do zielonego powinien być. Brązowym, brązowy. Teraz jak mamy to wszystko zrobione, to proszę Państwa, teraz bierzemy końcówkę. Tak, końcówkę. Tą końcówkę przykładamy do izolacji. Bierzemy naszą końcówkę, jak i też nasze żyły do końcówki. Zaciskamy, bierzemy tą izolację tam, gdzie ma być. Bierzemy zaciskarkę, proszę Państwa, tą stronę i ciskamy. Jak coś nam nie weszło, to poprawić, to nam wszystko wyszło. Także mamy wszystkie zarobione kable. Teraz pytanie, jak to sprawdzić, ponieważ nie mamy na przykład zastanowania kabli, to jak możemy sobie poradzić? Proszę Państwa, jest taki zestaw. Kosztuje on niecałe tam 50 zł. Nie płaciłem. Oczywiście nie mówimy o baterii do tego urządzenia. Kosztowało mnie 19 zł. Mamy taki tester, który jest zasilany, proszę Państwa, żeby nie było. Czyli 9V. To jest akurat Long Lasting Power. Czyli ulta alkalinowa. Ja wsadzamy normalnie, tak idzie w tym momencie. Bierzemy to. Wkładamy do baterii w odpowiednią stronę, o czym mówimy, i od razu nam to działa. Oczywiście nie zapomnimy to zakryć, ponieważ może nam lecieć po użytkowaniu. Teraz bierzemy koniec tej strony i oczywiście druga strona. Teraz mamy takie anteniki i mamy tester. Pewnie zapytacie, czy dobrze to zaprawiłem. Moja bateria pokazuje. Mi pokazuje, że 3,7 jest zaprawione tylko, że coś płytka się zepsuła. Zepsuła się. Ale jest dobrze. Wiecie, bo wyskakuje błąd następujący, że jest, świeci się tak i tak. Nie wiem czemu. Musicie mi powiedzieć, czy dobrze zaprawiłem ten kabel, ale chyba tak. Mogę nawet pokazać. Widać. Wyjście. Druga strona też tak samo. Także piszcie w komentarzu, czy dobrze zaprawiłem, ponieważ jak nawet tą długą wezmę, to też wystąpi błąd. To jest, są dwie kreski jakby. Także no, zobaczymy. Także piszcie komentarze. Ja może odpowiem na te komentarze. Co, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i oczywiście lubię.